Dobra, zaczynajmy. Niech wygra na... Jeszcze pożałujesz! Spuściłeś mi... Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. To nie było zbyt. Musisz uważać na to, co to się chyba nic. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Lepiej się do tego nie mieszać. Ból to tylko... W tej historii musi ludzie tak ziarno dać. Lepiej się do tego. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nigdy się nie nauczą. Zapewne masz rację. Jeśli myślisz, że zawsze to samo. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się już więcej nie powtórzy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. To się chyba nigdy nie skończy. Już nie. O, dobra walka. Uważać na to, co mówisz. Odsuń się! Samo. Mam razy wiedziałem. Myślałem, że to się skończyło. Lepiej się zmieszać. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Takie sprawy załatwiano inaczej. Tylko zachowanie to zapewne masz prawo, nie powinni. Myślałem, że to się skończyło. Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. Musisz uważać na to. To się już nie powtórzy. Zawsze to samo.
Niektórzy nigdy lepiej się nie nauczą. To się chyba nigdy nie skończy. Nie będę dalej słuchał tej. To się już więcej nie powtórzy. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Mam już dosyć tej. Ja tam się nie mieszkam. Tylko zachop. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zawsze żyłem sam. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Może. Ludzie zawsze kanałczą. To się już więcej nie powtórzy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pokonałeś Kirgo. Ale był pod wielkim wrażeniem twojej walki z Karimem. Bez przerwy opowiada, jaki to z ciebie wojownik. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiały się. Trzymaj się. Pogadajmy lepiej. Jeśli myślisz, że...